Cześć moi drodzy, słuchajcie, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Dzisiaj będzie film taki dosyć nietypowy, vlogowy, ale oczywiście nie odbiegamy od tego, co jest tematem naszego portalu, czyli cały czas technologia. I będzie to technologia, myślę, że w bardzo ciekawym ujęciu, bo bardzo codziennym zastosowaniu. Słuchajcie, dzisiaj jest co prawda poniedziałek Trzech Króli, ale ja, jak wiecie, prowadzę swój serwis komputerowy i nawet w takie dni jeżdżę do klientów, jeżeli jest taka potrzeba, tak jest też dzisiaj. I przy tej okazji, czytając zresztą ostatnio wypowiedzi na naszym forum Wideotesty.pl dotyczące za i przeciw Windows Phone 8, zapraszam Was do tego tematu. Trafiłem na taki dosyć ciekawy wpis, który twierdzi, że z systemem Windows Phone 8 nie da się nic zrobić. A korzystając, że ja mam u siebie dwa systemy operacyjne, tak, bo ja mam Nokia Lumia 520 z Windows Phone 8, a żona z kolei ma Samsung Galaxy Young z systemem Android, to pokażę Wam, że ja jak najbardziej korzystam z Windows Phone 8, korzystam z jego większości funkcji smart, które oferuje, i do tego ten system i ten telefon sprawdza się znakomicie. Zaczynamy, słuchajcie, cały dzień z Windows Phone 8. Oczywiście film nie będzie trwał cały dzień, będzie nagrywany takimi urywkami, ale myślę, że wyjdzie to dosyć ciekawie i przede wszystkim zobaczycie, że z tego telefonu można naprawdę korzystać, można korzystać komfortowo i dodatkowo w bardzo prosty sposób. Za mną jest tutaj, widzicie, tak, godzina. Dzisiaj w związku z tym, że to jest święto, to jest dla mnie dosyć poranna godzina, tak? Zobaczcie, ładny dzień dzisiaj mamy. Muszę jechać na naprawę, natomiast dzień najczęściej zaczynam od sprawdzenia poczty. No i do tego właśnie służy mi mój Windows Phone, tak? Wchodzę sobie z uwagi na to, że ja też korzystam właśnie z Hotmaila, to mam tutaj pocztę hotmailową, ale również korzystam z Gmaila i w tym momencie, ale tutaj korzystam z przeglądarki Internet Explorer, wchodzę sobie przez Gmaila, mimo iż jest osobna aplikacja, ja z niej po prostu nie korzystam. Kolejną rzeczą, którą robię, to zanim wyjdę, to jest sprawdzenie pogody. Muszę wiedzieć, jak się ubrać, tym bardziej, że jeszcze przed wyjściem na naprawę, czy w ogóle przed wyjściem na zewnątrz, chcę wiedzieć, jaka jest pogoda, bo trzeba z pieskiem oczywiście wyjść. I tutaj pomaga mi program AccuWeather. Jak widzicie, temperatura realna to 3 stopnie Celsjusza, odczuwana jest niewiele niższa, czyli 2 stopnie, jak na moje jesienna kurteczka w zupełności wystarczy. No i teraz wiem już, jak się ubrać. Kolejna rzecz, oglądam sobie film w telewizji, teraz go wyciszyłem, zmędzić jakoś tak. Natomiast jeżeli nie wiem, co obejrzeć w telewizji, a jeszcze tutaj do wjazdu troszeczkę mam, to sobie wchodzę, słuchajcie, w program i tutaj mam, korzystam z aplikacji WP, w komputerze też zawsze na WP jakoś sprawdzam ten program. Mam pododawane swoje ulubione stacje i sobie dokładnie Matylda leci, nie Mandy, tylko Matylda. I sobie sprawdzam, tak, i poszczególne programy i mogę sobie sprawdzać również, czego dotyczą, tak. Przykładowo, jeżeli, nie wiem, chcę zobaczyć, co będzie grane później, no, wyjazd z tego i na przykład niech to będzie Polsat. Polsat gra ciekawe filmy. Teraz leci Matylda. Znowu, że kliknął nie to, co trzeba. I tutaj mam ewolucja. O, ewolucja bodajże kojarzę. No sobie mogę sprawdzić też opis filmu, tak? Także do wyjazdu na naprawę głównie telefon służy mi tutaj w celach rozrywkowych. No i oczywiście też wchodzę sobie, chyba mam nadzieję, że nie zdążyłem tego wyłączyć. Tak, wchodzę sobie oczywiście również na wideotesty. Strona, tutaj korzystam z Wi-Fi, jak widzicie, ładuje się dosyć rzeźko i na przykład jeżeli mam przygotowaną jakąś publikację na dzisiaj rano, czy któregoś z redaktorów, to sobie wchodzę w daną publikację. Najlepiej oczywiście ustawić nie w tryb portretowy, ale tradycyjny i sprawdzam, czy wszystko jest prawidłowo wyświetlane, czy wszystko jest prawidłowo zrobione, czy nie trzeba coś poprawić. Ewentualnie, jeżeli mam jakieś również informacje od Was, to w tym momencie również mogę takich zmian dokonać. Także do tego służy mi Windows Phone od rana. Słuchajcie, będę przebierał córę, a właściwie żona będzie, ja będę pomagał, a że nie jest to łatwe zadanie, dziecko trzeba czymś zabawić. Więc telefony z Windows Phone 8 oferują coś takiego jak kącik dziecięcy. Tutaj dodaję aplikacje takie, które są dostępne dla dziecka. Dziecko może z tego bez problemu korzystać i nie zadzwoni nam, nic nam nie zrobi, więc na przykład można sobie włączyć kołysanki i dziecko będzie przez jakiś czas zajęte. Ok, słuchajcie, jest 11:39, ja wybieram się do klienta, to tam krótka, szybka wizyta. No i tutaj oczywiście też pomoże mi Windows Phone.
Tak, nieźle. Chwila. Okej. A pomoże mi w dotarciu na miejsce. Słuchajcie, kurczę, zapomniałem wziąć słuchawki Bluetooth. Szkoda. Będzie niewygodnie. Natomiast używam sobie tutaj aplikacji HearDrive od Nokii. Darmowa nawigacja. Również z informacją o korkach w czasie dotarcia. Jako, że tam byłem, nie wpisuję sobie adresu, tylko wybieram sobie ostatni cel, do którego jadę. Jak widzicie, trasa bardzo szybko jest zlokalizowana. Teraz wystarczy tylko kliknąć uruchom. Ja tutaj sobie... Teraz skręć w lewo. Zobaczcie, bardzo szybko też została wyszukana satelita, odpowiednia ich ilość. I dlatego między innymi zmieniłem moją stacjonarną nawigację właśnie na tą, która jest Windows Phone, bo bardzo szybko wyszukuje satelity, a mi zależy na czasie. Jak widzicie, jedziemy w trasę, a w tym pomaga mi właśnie Windows Phone. Myślę, że z przyczyn oczywistych wiecie, że no nie pokażę Wam wykorzystania Windows Phone u klienta bezpośrednio, natomiast pokażę Wam oczywiście u siebie, jak telefon z Windows Phone 8 wykorzystuje. Dosyć częstym przypadkiem jest konieczność użycia przeze mnie aparatu. Co ciekawe, można by powiedzieć, że źle oceniłem ten aparat, jeżeli chodzi o moją recenzję, bo w pracy przydaje się bardzo często. Moi drodzy, rzadkie są sytuacje, że nie muszę wpisywać klucza właśnie WP czy QSS, zabezpieczającego po prostu sieć, bo routery tej funkcji często też jeszcze u klientów nie obsługują. Dlatego niezbędny jest mi tutaj w tym momencie aparat. Ułatwię sobie sprawę, zwłaszcza jeżeli na przykład komputer jest na innym piętrze i zwyczajnie wykonuję zdjęcie, jedno, dwa czasami, po to, aby potem móc... O, za daleko przeleciałem. Ten klucz odczytać i mieć bez problemu możliwość wprowadzenia go do komputera. To oczywiście nie jest jedyne możliwe wykorzystanie i nie jedyne, które wykorzystuje telefon u klienta. Bardzo często wykorzystywaną również u klientów opcją właśnie Windows Phone 8 jest udostępnianie internetu. W tym momencie dosłownie telefon służy mi za router Wi-Fi. Jako, że mam tu wykupiony dosyć duży pakiet, a ogranicza się to do kilku kliknięć, jest to bardzo szybka konfiguracja. Wchodzimy w ustawienia, dostęp do internetu i włączamy dostęp do internetu. Po chwili zostanie włączone udostępnianie. W tym momencie właśnie Windows Phone robi za router. Mamy SSID Nokia Lumia 520 oraz mamy hasło, które będziemy musieli wprowadzić w komputerze. Tutaj oczywiście wchodzimy w ustawienia sieciowe, wybieramy sobie listę sieci bezprzewodowych. Jeżeli jest taka konieczność, to po prostu tą listę odświeżamy i czekamy na to, aż zostanie po prostu sieć tutaj wykryta. Jak widzicie, niemal natychmiastowo. Teraz klikamy połącz i wpisujemy właśnie to hasło, które mamy w telefonie. Kolejną bardzo często wykorzystywaną przeze mną opcją to jest opcja Bluetooth. Akurat dzisiaj nie wziąłem tej słuchawki, raz, że święto, to mało kto dzwoni, a dwa, że po prostu zapomniałem. Mam słuchawkę na Bluetooth, zwykła Jabra, jakaś tam najtańsza. No i oczywiście, żeby nie sprawiać zagrożenia w ruchu, kiedy dojeżdżam do klientów, a także żeby móc pracować u klientów, po prostu włączam sobie Bluetooth i dosłownie chwilę trwa, urządzenia mam sparowane, zapamiętane, więc momentalnie następuje łączenie. To sobie rozłączymy teraz inne urządzenie, a to wykorzystanie pokażę Wam za chwilę. No i mam połączoną w tym momencie słuchawkę właśnie do telefonu. Całość połączenia działa tutaj bezproblemowo i oczywiście mogę nie tylko odbierać połączenia głosowe, ale także również to ułatwia mi dzwonienie. Kolejnym zastosowaniem, które bardzo często przydaje mi się u klientów, to jest, moi drodzy, słuchajcie, Allegro, tak, dokładnie. Nieraz jest tak, że po prostu są części, które muszę zamówić, no i mówię klientowi, jaka jest cena, jeżeli ja nie mam tego u siebie z jakiegoś komputera, na przykład z demontażu, to szukam tego zarówno w sklepach, z którymi współpracuję, czy inaczej w serwisach, z którymi współpracuję, ale także bardzo często właśnie na Allegro i na to pozwala mi aplikacja również dostępna darmowo na Windows Phone 8, chyba na starszych wersjach też jest, która pozwala mi na wygodne kupowanie przedmiotów czy sprawdzenie nawet ich cen, jeżeli klient nie jest zdecydowany jeszcze ostatecznie na zakup. Słuchajcie, już jest godzina popołudniowa, 15 dochodzi. O, jakby ktoś nie wierzył, proszę bardzo, jest 15.
Akurat jesteśmy sobie, słuchajcie, na rodzinnym spacerku. Wiadomo, nie zawsze bierzemy ze sobą aparat. Czasami nawet jak gdzieś jedziemy, się okazuje, że jest coś ciekawego, co chce się po prostu sfotografować. Rzeczywiście Windows Phone również umożliwia taką opcję. I o, tu jest na przykład chodzące zwierzę, więc mogę sobie mu zrobić... Marley, gdzie ty łazisz tam? No, Marley poszedł, ale zaraz go tam ukrócimy. Więc mogę mu zrobić zdjęcie. O, tutaj teraz patrzę tam na system, a nie tam na Marleya. I żeby było ciekawiej, oczywiście ten system również umożliwia nam wykonywanie krótkich nagrań wideo. W zasadzie ogranicza nas tylko pojemność karty. I co ciekawe, jeżeli mamy odpowiednio skonfigurowaną usługę SkyDrive, tak, to jest Windows, także usługa Microsoftowa, zdjęcia i filmy znajdują się dosłownie w moment w chmurze. I ja, wracając do domu, nie muszę nawet odblokowywać tego telefonu. Masz rację, Magda potwierdza. Nie muszę odblokowywać tego telefonu, nie muszę go nawet wyciągać z kieszeni, a te pliki mam dostępne już automatycznie na komputerze i mogę zrobić z nimi dosłownie, co mi się tylko podoba. Inną, słuchajcie, moi drodzy, możliwością wykorzystania Bluetooth, który też często korzystam, zwłaszcza jak jestem sam, z którą się bawimy, to jest, słuchajcie, muzyka. Ja mam tutaj taki głośnik Bluetooth, o, już wam pokazuję, widać, dobrze. On jest w zasadzie cały czas włączony i cały czas podłączony, bo mi służy jako również głośnik do telewizora, bo gra zdecydowanie lepiej, i również właśnie do muzyki. Słuchajcie, włączam sobie Bluetooth, w tym momencie jestem już połączony z głośnikiem, który przełącza się na typ Bluetooth automatycznie. Ja w tym momencie sobie włączam swoją ulubioną muzykę, którą mam tutaj w telefonie. W sumie mam 16 giga pamięci, trochę tej muzyki tam jest. Mogę sobie włączyć jakiś z ulubionych kawałków lub na przykład listę odtwarzania, które mam dostępne, które mam tutaj potworzone. Może jakiś klasyk, powiedzmy. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno. Nie będzie za głośno, to dobrze. No, żona już nie mówi, że za głośno, bo mama akurat śpi. I w tym momencie po prostu sobie słucham muzyki ulubionej z telefonu, czy nawet jak mam tutaj YouTube, to po prostu włączam sobie muzykę na YouTube i również słucham tego na porządnym głośniku. Jak oczywiście już przychodzi wieczór i skończyłem pracę, odpisałem na wszystkie maile, można się trochę pobawić, trochę pograć. Ja tu mam kilka gier zainstalowanych. Moje ulubione to, słuchajcie, Rayman Jungle Run oraz właśnie EA Bowling 3D. Jak chodzi o Raymana, to ja tutaj już praktycznie przechodzę go całego do końca, natomiast też w taki sposób, żeby zdobyć maksymalną ilość punktów. Nie zawsze mi się to udaje, co ciekawe, nawet na tych prostszych planszach. Natomiast gra działa płynnie, bez żadnych najmniejszych zacięć. Tutaj mam, zobaczcie, max, teraz jadę sobie właśnie ostatnią rundę, ale mam problem z tym, żeby to przejść. Natomiast jak chodzi o samą grę, to i grafika tutaj jest bardzo przyjemna. Już za szybko się zabiłem, widzicie, tak to jest. Teraz postaram się od razu nie zginąć. No i się nie udało. No ale również pograć sobie bez problemu na Windows Phone można. Słuchajcie, jeżeli jadę samochodem gdzieś do centrum, czy na przykład jedziemy MPK, to wiadomo, trzeba zapłacić za parking, trzeba kupić bilet. W tym pomaga mi aplikacja Mobilet, bo nie muszę szukać kiosku, nie muszę szukać biletomatu, nie muszę kupować biletów w pojazdach komunikacji. Wystarczy, że na przykład wchodzimy sobie na komunikację miejską, wybieramy dowolne miasto, które jest w aplikacji, rodzaj biletu, i kasujemy go online z telefonu, nie ruszając się już z zajętego wcześniej miejsca. To samo dotyczy płatnego parkowania. Tutaj wybieramy sobie miasto, musimy mieć oczywiście wprowadzony swój samochód, strefę parkingową, a następnie rozpoczynamy sobie albo tutaj parkowanie z ustalonym czasem, albo bez limitu, i wtedy schodzi nam tyle pieniędzy, ile faktycznie parkowaliśmy, tak więc oczywiście informacje o stanie konta są cały czas dostępne również ze strony głównej aplikacji, i również z telefonu możemy to konto doładować. Innym wykorzystaniem, oczywiście, które w moim przypadku sprawdza się bardzo często, to jest bankowość elektroniczna. To też jest możliwe oczywiście na Windows Phone i już wszystkie największe banki mają swoją aplikację. Ja akurat korzystam z BZWBK.
loguje się na konto, mogę również oczywiście płacić telefonem, natomiast też bardzo fajną funkcją jest znajdowanie bankomatu. Jeżeli jestem na przykład w jakimś rejonie miasta, a gotówka mi się skończyła, no to w tym momencie telefon bardzo szybko zlokalizuje miejsce mojego położenia i pokaże dostępne bankomaty, zarówno te nienależące do BZWPK, jak i również te należące do BZWPK. Telefonem mogę doładowywać telefon, doładowywać konto mobilet, wykonywać przelewy, robić dokładnie wszystko to samo, co na komputerze stacjonarnym. Moi drodzy, słuchajcie, teraz szykuję się powoli do nagrywania recenzji po powrocie ze spaceru tego routera D-Link. Natomiast też mi pomoże właśnie telefon systemu Windows Phone, ponieważ będę chciał Wam pokazać działanie aplikacji My D-Link, oficjalnie wspierane tutaj właśnie dla systemu też Windows Phone, podstawową funkcjonalność tej aplikacji w tym systemie. Ok, słuchajcie, już jest powoli wieczór, jak wyostrzę aparat. Mamy już niedługo wieczorynkę, się zacznie, a ja będę kopiował, słuchajcie, film z telefonu, systemem Windows Phone 8, tak, zgadza się. Posłużył on mi jako pendrive, ciężko się operuje jedną ręką, jestem ciekawy, czy będę w stanie to zrobić, poczekajcie chwilę. Ok, słuchajcie, telefon podłączyłem do komputera i najlepsza wiadomość jest taka, że gdyby Wam telefon z Windows Phone ukradli, a macie hasło, to nikt Wam po prostu nie będzie w stanie tych danych wykraść, do nich dostać. Kolejna rzecz to, że system ten nie posiada również wirusów. To tu mogę sobie zamknąć bezpiecznie, to już mi nie będzie potrzebne. Natomiast tutaj otwiera mi się aplikacja, która pozwala mi na dostęp do tego systemu i do wszystkich znajdujących się tam plików. Widzę, że coś trochę kamera szaleje, jeżeli chodzi o balans. Musimy poczekać teraz chwilę na podłączenie się tego telefonu i zaraz będę mógł kopiować pliki. A będzie to film, który obejrzę sobie dzisiaj wieczorem. Jako że film będziemy oglądali na projektorze, no przyda się tutaj wygodny dostęp do komputera, tak żeby nie trzeba było się ruszać, żeby na przykład zapauzować film. I dzięki temu, że mam na telefonie zainstalowany program Time Viewer, mogę tutaj uzyskać dostęp do komputera. Sobie wybiorę od razu to, co mam zapamiętane. Wprowadzam sobie hasło. Ok. I zobaczcie, w tym momencie pulpit komputera mam normalnie na telefonie. Mogę sobie go też również skalować, żeby na przykład widzieć szczegóły. Oczywiście opcja portretowa również wchodzi w grę. Ja w ten sposób nie będę musiał się ruszać dosłownie tyłkiem z tapczana, żeby sobie na przykład film zapauzować, przewinąć. W ten sposób można również świadczyć pomoc zdalną klientom. Jednak pamiętajcie, że do użytku komercyjnego ten program jest już płatny. Natomiast to nie jest jedyny program, który umożliwi z Windows Phone zdalny dostęp do komputerów i doświadczenia pomocy zdalnej. Przy okazji zobaczcie też na jakość, która jest moim zdaniem bardzo wysoka, jeżeli chodzi o przekaz właśnie wideo. A już wieczorem standardowy zestaw opcji, czyli oczywiście YouTube, sprawdzenie, jakie aktualnie mam subskrypcje, co można obejrzeć ciekawego w sieci. Oczywiście to nadal nie koniec, bo to jest również Skype, czyli sprawdzam sobie, ewentualnie nas zamienić po prostu z kimś kilka słów. To oczywiście nadal nie koniec, bo oczywiście trzeba również zajrzeć koniecznie na Facebooka i zobaczyć, co słychać właśnie tam. No jeszcze mi się nie zalogowało, ok. Wchodzimy sobie na wideotesty. Sprawdźmy ostatnie wpisy. Zobaczmy, co my tutaj mamy. No i to oczywiście też nie koniec, bo jeszcze tradycyjnie trzeba sobie sprawdzić pogodę, co może nas jutro czekać. A że jeszcze wieczorem trzeba wyjść z psem, no to też warto wiedzieć, jak się po prostu ubrać.
to oczywiście nie koniec, a dopiero początek możliwości, jakie właśnie daje smartfon systemem Windows Phone. Oprócz tego mamy oczywiście standardowy zestaw funkcjonalności, czyli dzwonienie, SMS-y, maile, również z wysyłaniem załączników. Możemy rozbudować możliwości naszego telefonu dzięki dostępu do coraz większej bazy aplikacji, oczywiście nie dorównującej tej, która jest na Android czy iOS, natomiast ciągle powiększającej się. Mamy możliwość też zainstalowania Twittera, Instagrama. Tych opcji jest naprawdę wiele, a te najpopularniejsze serwisy społecznościowe i nie tylko doczekały się już tych aplikacji, przynajmniej kilku, więc ten wybór jest coraz ciągle większy. Oczywiście każdy z telefonu korzysta trochę inaczej i ja chciałbym, żebyście zapamiętali z tego filmu jedno. Mieć narzędzie to nawet nie połowa sukcesu. Z tego narzędzia trzeba umieć dobrze skorzystać. Dzisiaj dzięki telefonowi z systemem Windows Phone ja nie tylko, ale sobie dzień uprzyjemniłem rozrywką, słuchaniem muzyki, trochę grania, ale także zarobiłem pieniądze, zaoszczędziłem czas, a jeszcze dodatkowo teraz wieczorem będę mógł sobie spokojnie pooglądać film, nie ruszając się do komputera, żeby na przykład sobie spauzować na chwilę i zrobić krótką przerwę. Moi drodzy, to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was również do dyskusji na naszym forum za i przeciw Windows Phone. Pamiętajcie, że system ten ma oczywiście również swoje wady. Natomiast dzisiaj chciałem Wam pokazać przede wszystkim możliwości jego wykorzystania na własnym przykładzie, na codziennym, na realnym użytku telefonu. To jest na tyle. Do zobaczenia w następnych filmach.